Miejcie wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Cedry to bardzo szlachetne drzewa. Z ich drewna w starożytnym Izraelu budowano największe i najwspanialsze budowle, na przykład Pałac Dawida czy pierwszą świątynię w Jerozolimie, świątynię Salomona. Używano tego drewna z tego powodu, że ono było bardzo wytrzymałe i również nie dotykała go żadna zgnilizna. Ale to drewno było wykorzystywane również w jednym z rytuałów związanym z oczyszczeniem osoby chorej na trąd. Kapłan moczył w krwi zabitego ptaka kawałek drewna cedrowego, przywiązywał go do innego, żyjącego ptaka, również zmoczonego tą krwią, i wypuszczał go na wolność. Miało to oznaczać uwolnienie osoby, która wcześniej chorowała na trąd. Widzimy zatem, że dla starożytnych Izraelitów drewno cedrowe było symbolem szlachetności, było przede wszystkim symbolem czystości. Maryja w godzinkach też nazwana jest cedrem czystości. Właśnie dlatego, dla obu tych powodów. Przede wszystkim dlatego, że podobnie jak wewnątrz świątyni zbudowanej z drewna cedrowego mieszkała Boża obecność, tak wewnątrz Maryi, w jej ciele, mieszkał Bóg w jej łonie, Jezus Chrystus. I podobnie jak drewno cedrowe nie było dotknięte żadną zgnilizną, tak też cała Maryja była święta poprzez niepokalane poczęcie i poprzez całe dziewicze życie, które przeżyła bez żadnego grzechu. Ale również myślę, że ten drugi powód, dla którego tak bardzo szanowano drewno cedrowe, w życiu Maryi również jakoś metaforycznie został wypełniony. Wiemy doskonale, że Maryja była obecna pod krzyżem i można powiedzieć, że trzymając ciało Jezusa, które zostało zdjęte z krzyża, również została zmoczona Jego krwią, jak te dwa kawałki drewna cedrowego przy tym rytuale oczyszczenia były moczone krwią zmarłego ptaka. Ofiara Jezusa na krzyżu oczyszcza nas z trądu grzechu, a Maryja w tej ofierze wytrwała do końca i widziała moment przebicia serca Jezusa. Moment, który, jak mówi święty Augustyn, to miejsce, z którego wzięły początek wszystkie sakramenty Kościoła. Oczywiście i ja, i ty, wszyscy ludzie, doświadczamy naszej grzeszności. Doświadczamy tego trądu, od którego Maryja przez łaskę niepokalanego poczęcia została zachowana. Nie zmienia to jednak faktu, iż również za mnie i za ciebie krew Jezusa na krzyżu została przelana. I nie powinno to zmniejszać naszej wdzięczności. Nie powinno zmniejszać naszego starania o czystość serca i czystość duszy. Pamiętajmy, że tylko mocą Jego krwi możemy zostać tak naprawdę oczyszczeni i to oczyszczenie może się dokonać w naszej duszy. Dlatego najczęściej, jak tylko to możliwe, korzystajmy z owoców Jego śmierci i zmartwychwstania, jak najczęściej korzystajmy z sakramentów, które zostawił dla nas przecież dla naszego usprawiedliwienia, dla naszego oczyszczenia i dla naszego uświęcenia. Pamiętajmy też, że przy każdym z nich, skoro one są szczególnym uczestnictwem Jego śmierci i zmartwychwstaniu, przy każdym z nich towarzyszy nam również Maryja, która prosi swojego Syna o to, byśmy jak najwięcej łask mogli przez te sakramenty otrzymywać. Któregoś Ty, Panno, porodziła Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje, Trójcy Świętej, jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.